Szanowne panie, dzisiaj w Niekodeń obchodzimy Dzień Kobiet. Dzień Kobiet co prawda był 2 dni temu, no ale ludzie pracują, kobiety pracują, są bardzo ważną częścią naszego społeczeństwa, są babciami, matkami, żonami, są też osobami, które pracują zawodowo, dlatego trzeba je doceniać, ale doceniać je nie trzeba tylko w dniu 8 marca, ale trzeba je doceniać cały rok i my staramy się prywatnie i służbowo też to robić, ale dzisiaj dla tych pań specjalna atrakcja, zespół 2+1, no i jeszcze inne atrakcje dzisiejszego wieczoru po to, żeby docenić kobiety. Te symboliczne kwiaty będą i występy. Akurat jestem z tej epoki, które właśnie się wychowywało na zespole 2+1, także myślę, że to będzie ciekawe przeżycie. Życzę paniom wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, sukcesów w pracy zawodowej, w życiu osobistym i to, żebyście pilnowały nas jak najbardziej i jak najbardziej nam najdłużej służyły radą. Drogie panie, jeszcze raz spełnienia waszych najskrytszych marzeń, bo wiem, że każda z pań to ma, tak jak my wszyscy. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego paniom z okazji Dnia Kobiet życzę. Dzisiaj w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu obchodzimy Gminny Dzień Kobiet. W programie zaplanowany mamy koncert zespołu 2+1, ale będą także dwie niespodzianki. Jedną z nich jest premiera tomiku wierszy napisanych przez poetki pochodzące z gminy Kodeń. Drugą niespodzianką będzie występ dwóch uczennic z Kodnia, Oli i Mai, które są uczennicami pana Jarosława Michaluka, który tutaj u nas w Gminnym Centrum Kultury prowadzi lekcje nauki gry na instrumentach. Koncert jest główną atrakcją. Po koncercie planowany jest poczęstunek dla wszystkich osób, które tutaj przyjdą, no i oczywiście symbolicznych kwiatek dla wszystkich kobiet. Aczkolwiek też należy nadmienić, że dzisiaj mamy 10 marca, czyli jest Dzień Mężczyzny, więc swoją drogą też złożymy życzenia wszystkim mężczyznom. Czyli panom też życzymy wszystkiego dobrego. Jak najbardziej życzymy wszystkiego najlepszego. Już cyganie czekają z muzyką.